Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Nienawiść jest przeciwieństwem miłości. Odnosi się ona do tego, czego nie obejmuje miłość. Jest nie tylko jakąś dezaprobatą czy wrogością, ale również brakiem otwarcia, wyjścia naprzeciw. Człowiek, który nienawidzi, on jest zamknięty. Skąd w nim nienawiść? Kto jest źródłem nienawiści? Nie co, ale kto? Oczywiście demon. Demon. To nie są tylko uczucia. Uczucia są wyrazem czegoś głębszego. Osoby, która ma wpływ na nie, na te moje emocje. Nienawiść jest brakiem akceptacji, zrozumienia, niepełnym oddaniem się, niepełnym zawierzeniem. Jezus przypomina, że nasza miłość do Niego powinna być większa od tych bliskich nam osób. Miłość Boga powinna mieć pierwszeństwo w naszym życiu i być aktem rozstrzygającym we wszystkich relacjach z ludźmi, w podejmowanych decyzjach, dokonywanych wyborach. Czy to, co zamierzam zrobić, nie kłóci się z miłością do Pana Boga? Kto nie dźwiga swojego krzyża i nie idzie za mną, nie może być moim uczniem. Nie idziemy naprzód, jeśli nie podejmujemy się niesienia rzeczywistości, która każdego dnia staje przed nami. Co to znaczy nieść krzyż? To brać to, co jest danego dnia. Trudne, skomplikowane, a przede wszystkim to są ludzie. To są ludzie, z którymi jesteśmy w relacji. Przecież największy krzyż, jaki niesiemy, to są relacje z ludźmi. Naszym krzyżem jest to wszystko, co odnosi się do nas i do naszych relacji. Nam bardzo trudno niekiedy znosić samych siebie. Krzyżem są nasze bolesne wspomnienia, pamiętanie o doznanych krzywdach, żal. Zobaczmy, człowiek, który nic nie robi ze swoim żalem, ten żal w jakimś okresie czasu przemienia się w nim w nienawiść. Człowiek, który żyje w żalu całymi latami, zaczyna nienawidzić osoby, których żal dotyczy. Wszystko to, co nie jest jeszcze we mnie przemienione, trzeba nosić, aby iść z Jezusem. Wszelkie te problemy biorę ze sobą i przedstawiam je Panu. Naszym krzyżem, jak wspomniałem, są relacje z ludźmi, lęk przed nimi, brak szczerości, prawdomówności, obawa przed tym, co o nas pomyślą. My się boimy tego, co ludzie o nas myślą. A dlaczego nie boimy się? Może to jest złe słowo. Dlaczego nie zwracamy uwagi na to, co Bóg o nas myśli? Dlaczego nie Bóg, tylko ludzie? Nawet jeżeli dobrze postępujesz, to jeżeli ktoś jest jakiś wewnętrznie poraniony, skomplikowany, to on i tak o tobie źle pomyśli. I tak przypisze ci złe intencje. Nieść własny krzyż to również wyrażać swoją zgodę na życie z ludźmi, których nie możemy zmienić. A pewne osoby nie pozwalają na to. Niesiemy krzyż przez akceptację siebie i innych. Współczucie, okazane miłosierdzie osobom trudnym. Krzyżem jest zachowanie spokoju, cierpliwości w powolnej przemianie samych siebie. My się bardzo powoli zmieniamy. Nie jesteśmy takimi, jakimi chcielibyśmy być, jakich wzór mamy też często w osobach nas otaczających. I to każdy człowiek powinien nieść swój własny krzyż. Życie bywa trudne i nie do zniesienia, jeżeli człowiek usiłuje nieść krzyże innych. To jest pomyłka, to jest nieporozumienie. Każdy niesie swój krzyż. Ty możesz jakby współtowarzyszyć, ty możesz być Szymonem z Cyreny, ale nie brać całkowicie tego trudu życia innego na siebie. Żaden człowiek nie może mnie wyręczyć, choćby bardzo mnie kochał, w niesieniu mojego krzyża. Nie można przejąć od innego trudu przeżywania za kogoś życia. Pan Jezus mówi, żaden z was nie może być moim uczniem, jeśli nie wyrzeknie się wszystkiego, co jest Jego. Zobaczmy, dokonujemy wyboru, rezygnując z mniejszego dobra na rzecz większego. Co jest największym dobrem dla mnie? Ale o czym mówi życie, a nie jedynie teoria, moje poglądy? Co mówi życie w kwestii największych moich wartości? Nie wybieram między tym, co złe, a dobre, lecz między tym, co jest dobre, a lepsze. Człowiek wierzący wybiera między tym, co jest dobre, a lepsze. Powierzam wszystko to, co nazywam moją przegraną, moim sukcesem, moją wielkością i małością. Nieść swój krzyż. Co jest w tej sprawie jeszcze do naprawienia w moim życiu?